A wszystko jest na użytek studentów. Nie wiem, może się na YouTube ukazać. To jest bardzo fajna muzyka. Jak ona powstaje? Jak to się dzieje, że takie utwory komponujecie? To jest jakaś myśl przewodnia, czy po prostu improwizacja? Nie no, jest myśl przewodnia, zawsze. Zawsze myśl przewodnia. Któryś z nas, no to już przez ostatnie 2-3 lata nie nastąpiło, nagranie poprzedniej płyty, ostatniej płyty, ale to jest tak, że ktoś coś przynosi. I to coś jest albo w dużej części zaaranżowane, albo w małej części zaaranżowane i nad tym czymś pracujemy i dopiero stąd się biorą gotowe utwory. I to powstaje utwór po utworze, tak? Każdy z Was, tak jak stanowicie zespół, a jednocześnie jesteście jednostkami, tak samo powstają albumy, czy jest również myśl przewodnia dotycząca całego albumu? Myśl przewodnia jest dotycząca całego albumu i ona dotyczy też w zasadzie całego zespołu i całej stylistyki, którą się posługujemy. Naszą inspiracją jest muzyka żydowska, bałkańska, klasyczna, jazzowa. Jak no, to te nasze myśli klezmerska. Nazwijmy klezmerska. Bo... Ogólnie rzecz biorąc, tak. I na tej bazie zarówno powstają pojedyncze piosenki, potem albumy i na końcu cały nasz zespół i cała nasza, powiedzmy, kariera, tak? Tak, chyba że ktoś nam zada inny temat, to wtedy... Tak, no to wtedy piszemy muzykę do teatru albo... albo a teraz to... wy gracie na instrumentach smyczkowych, to są dosyć klasyczne instrumenty, ściśle związane z smyczkowym. Bardzo się cieszę, że jestem z bardzo księgiem sekcji. Tak. Pomyliłam się? Nie, jest dokładnie właśnie idealnie, dokładnie tak jest. Skąd taka pasja? Jesteście absolwentami szkoły muzycznej, czy samochodami? Tak. Jesteśmy. Uczą Was grać porządną muzykę, a nie jazz, tak jak powiedział Leszek Możdżer o swoim dorobku muzycznym. Nie, do Leszka Możdżera to się nie będziemy porównywać, myślę. Oczywiście, że nie. Aczkolwiek studia muzyczne skończyliśmy. Skończyliśmy studia muzyczne dla jego. Nie, mi jakoś szczególnie nikt nie zabraniał grać innej muzyki niż klasyczną. Mało tego, ja teraz trochę tęsknię za klasyczną. Za klasyczną? Tak. Bo jakoś tak się podziało w moim życiu zawodowym, że przez ostatni rok czy dwa mniej gram no, z orkiestrami symfonicznymi, tak to powiedzmy ogólnie, i trochę mi go brakuje. A poza klezmą, jak zrobicie coś w życiu, czy jest to taka wspaniała przygoda, która pochłania całe nasze życie. Na razie nie. Dążymy do tego, żeby tak było. Ale póki co jeszcze musimy się troszeczkę rozdrabniać na inne zajęcia. No my z Tomkiem, z klarnetistą, gramy w orkiestrze, o takiej orkiestrze Akademii Beethovenowskiej, może ktoś słyszał. Ja pracuję jako terapeuta zajęciowy z niepełnosprawnymi dorosłymi, prowadzę zajęcia muzykalniające. Marcin akordonista na przykład uczy w szkole. Klarnetista też pracuje w szkole jako nauczyciel klarnetu. Krzyś to teraz... Tanesz na zabawę ostatniego pochłonęły przez chwilę. Tak. W każdym razie... Poza tym gramy, gdzie popadnie. W teatrze jednym, drugim. No, ja w ogóle jestem zwolennikiem grania dużej ilości różnych rzeczy, żeby nie szufladkować. Nie chciałbym wylądować w takiej sytuacji, że gram tylko w klezmeń. Może to źle teraz zabrzmi, ale jakbym siedział i tylko grał w klezmeń non-stop, to pewnie po jakimś czasie mnie to zaczęło mierzyć. A jak mam szansę grania różnych innych rzeczy, a Skrajzmenc, czy też w międzyczasie grania Skrajzmenc, to jest bardzo fajne. To jest właśnie ten stan, który powiada. Tym bardziej, że ostatnio i samo Klezmenc gra coś innego niż zawsze. A mianowicie chociażby spektakl w Warszawie, Grama Dorita, który... No jest taką trochę odskocznią, prawda, od naszego jest odskocznią, takiego codziennego grania. W zeszłym roku zabrał nam bardzo dużo czasu. No, chyba w naszej karierze to było, gdzie najwięcej czasu spędziliśmy razem tak naprawdę. Tak. To też dobrze, że się dzieje coś innego. A od kiedy do kiedy można oglądać ten spektakl? Od kwietnia zeszłego roku. Do nieskończoności. On jest w repertuarze. Akurat nie ma go teraz w styczniu i w lutym na plakacie, ale jest w repertuarze i mamy nadzieję, że w marcu znowu wyskoczy kilka
kilka razy, no i do końca sezonu, do końca czerwca. No i potem w maju, no nie będziemy mieć 3 miesięcy. Może masz rację. Także zapraszamy wszystkich do Warszawy, do Teatru Współczesnego o godzinie 19 w różne dni tygodnia, miesiąca. A zdradzimy jeszcze działające? Możemy zdradzić, to jest druga nasza odskocznia. To jest druga nasza odskocznia, tylko ona jeszcze nie nastąpiła, więc trochę się jeszcze wstydzimy, bo nie jesteśmy pewni. W piątek w Krakowie gramy premierę recitalu aktorki Teatru Współczesnego, Joanny Jerzewskiej. To był jej pomysł, ona nam to zaproponowała. I to jest z kolei, w zasadzie tam nie ma prawie że naszej muzyki, to znaczy są w tym wszystkim będą dwie piosenki. Wśród wszystkich 13 czy 14 piosenek. Poza tym są piosenki Jerzego Sadowskiego, Włodzimierza Korcza, Mariusza Dubrawskiego, Wojciecha Głucha, takich szanowanych kompozytorów z doskonałymi tekstami. Doroty Czubkiewicz, Jana Wołka i tak dalej. To jest tak, trochę inna bajka w naszym wykonaniu. Myśmy to w dużej części aranżowali, w części dostaliśmy gotowe aranżacje. No i po raz pierwszy pokażemy to w przyszły piątek w Krakowie i mamy nerw jeszcze przed tym. Czyli macie poważne ambicje artystyczne. Po raz drugi mamy. Czy poważne? No mamy. Skoro mam. Musi być poważny. No skoro tak wygląda. No to wygląda. A będąc tak zajętymi ludźmi i cały czas komponując to, mieszkacie blisko siebie? Czy jak to się no, dzieje, że ten czas mieszka? My z Jarkiem mieszkamy dość blisko siebie. No mieszkamy w Krakowie wszyscy. Marcin akurat nie sam mieszka pod Krakowem, no, ale to też nie jest żadna odległość. A patrząc na ciebie, jak grasz na kontrabasie, mi to przypominało troszeczkę właśnie wracając. Arabską tancerkę? Nie, bardziej mimikę i gestykulację Larsa Danielsona. Jak sobie pomyślałam, proszę. Kontrabas to musi być naprawdę fajny instrument. Jak to jest? Czy to jest takie szczególnie fajne, że człowiek zaczyna się tak uśmiechać nagle i tam sobie coś samemu porywać się temu, czy... To, no, z jednej strony na pewno tak. Gdzieś tam kontrabas jest. Kontrabas sam w sobie jest instrumentem dość cyrkowym. Ktoś, kto studiował na kontrabasie i widział, co ci studenci muszą wyczynić w tym instrumencie, zanim się grać nauczą, to jest to trochę cyrkowa robota jest. Natomiast tak ogólnie rzecz biorąc, to chyba nie ma związku z instrumentem, tylko gdzieś tam z naturą. Z duszą, sercem. Z duszą, sercem. Ciało. Aczkolwiek fakt faktem, że tylko to sobie przypomnę, bo kontrabas to jest taki instrument, na którym lądują bardzo często w szkołach muzycznych, średnich jeszcze, nie mówię o studiach, ale w średnich szkołach, lądują nieudani inni instrumentaliści. Na przykład akordeoniści, albo skrzypkowie, albo inni altowieści lądują na kontrabasie. No i czasami nic z tego nie wychodzi, jest śmiesznie, a czasami wychodzą z tego wybitni basiści. No i znam takiego basistę wybitniego, który grał na akordeonie. A dziś jest, no, jednym drugim z dwóch, trzech najlepszych polskich basistów. Twoją historią z kontrabasem też idzie przerzucenie do jakiejś innej tarzy? Nie, ja w ogóle późno zacząłem edukację muzyczną. Miałem ciągoty i gdzieś tam chodziłem w dzieciństwie na jakieś, a to prywatne lekcje fortepianu, a to do miska muzycznego, ale to nie było nic poważnego. Potem zdałem do liceum, do klasy matematyczno-fizycznej i po jakimś czasie pomyślałem, że nie da rady i zdałem do szkoły muzycznej. Skończyłem ten matw i nawet zacząłem studia na akademii ekonomicznej przez chwilę, ale na szczęście nie wypaliło. Nie, to wypaliło, tylko na szczęście dostałem na muzycznej i już tam to nie musiałem wypalać bardziej. Zrezygnowałem po prostu.